8 października. Nie błądźcie. Kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. List do Galacjan, rozdział 6, wersety 7 i 8. Siejemy ciału za każdym razem, gdy pozwalamy cielesnym, samolubnym, niesprawiedliwym i niesłusznym pragnieniom ciała. Rządzić naszym sercem i życiem. Każde sianie tym bardziej ułatwia kolejny siew i coraz pewniejszym czyni koniec takiej drogi, którym jest śmierć, wtóra śmierć. Z drugiej strony, każde sianie duchowi, każdy opór wobec pragnień ciała w kierunku samolubstwa, każdy wysiłek nowego umysłu i nowej woli w duchowym kierunku ku temu, co czyste, szlachetne, dobre i prawdziwe, jest sianiem duchowi, które wyda dodatkowe owoce ducha, łaski ducha i które, jeśli w nim wytrwamy, ostatecznie przyniesie nam wieczne życie w królestwie, zgodnie z łaskawymi obietnicami i zarządzeniami Pana. Jak zwodzi siebie ten, kto sieje naturalne ziarno pewnego rodzaju, a spodziewa się zbioru plonu innego rodzaju, tak zwodzi siebie ten, kto sieje symboliczne ziarno pewnego rodzaju, a spodziewa się zbioru symbolicznego plonu innego rodzaju. Co sieje, to iż nie. Jeśli zatem ktoś po otrzymaniu ducha świętego sieje ciału, zwodzi samego siebie, jeśli spodziewa się rządź z ducha. Ze swojego cielesnego siewu będzie żą cielesne żniwo, kończące się śmiercią. Pocieszająca jest dla nas niezmienność prawa, że duchowe sianie prowadzi do duchowego żniwa. Jeśli więc siejemy duchowi, wiernie studiujemy, głosimy i praktykujemy duchowe rzeczy, nie doznamy zawodu, ponieważ naszym żniwem będzie żywot wieczny. Pytania: Jakim w tym tygodniu było moje sianie? Jakie były jego wyniki? Jak można je poprawić? Równoległe cytaty: 8 października Księga Joba, rozdział 4, werset 8. Według tego, co zauważyłem, ci, którzy orzą zło i sieją niegodziwość, zbierają je. Przypowieści Salomona, rozdział 11, werset 18. Niegodziwy czyni zwodnicze dzieło, a kto sieje sprawiedliwość ma zapłatę pewną. Przypowieści Salomona, rozdział 22, werset 8. Kto sieje nieprawość będzie rządzić cierpienie, a rózga jego gniewu przepadnie. Księga Ozeasza, rozdział 8, werset 7 Oni bowiem posiali wiatr, będą zbierać wicher. Nie ma żadnego źdźbła, Kłos nie wyda mąki, a choćby wydał, obcy ją zjedzą. Księga Ozeasza, rozdział 10, werset 12. Siejcie sobie w sprawiedliwości, żnijcie w miłosierdziu. Oszcie swoje ugory, czas bowiem szukać Pana, aż przyjdzie i spuści na Was sprawiedliwość, jak deszcz. List do Rzymian, rozdział 8, werset pierwszy. Dlatego też żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. List do Rzymian. Rozdział ósmy, werset 6 i 7. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. List do Rzymian, rozdział ósmy, werset od 12 do 14. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. List do Rzymian rozdział szósty werset szósty. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało Grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli Grzechowi. List do Rzymian, rozdział 7, werset 22 i 23: Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Listy do Rzymian, rozdział 13, werset 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać porządliwości. Listy do Galacjan, rozdział 5, werset 16 i 17. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Drugi list do Koryntian, rozdział 9, werset 6. Lecz mówią: Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. List do Żydów, rozdział 6, werset 10 Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia. Gdy służyliście świętym i nadal służycie. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 14. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wystryskującej ku życiu wiecznemu. Księga Judy. Rozdział pierwszy, wersety od osiemnastego do dwudziestego Gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy postępujący według własnych bezbożnych porządliwości, oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi nie mający ducha. Wy jednak umiłowanie, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Pierwszy list Piotra rozdział drugi, werset 11. Umiłowanie proszę Was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. List do Efezjan, rozdział 4, wersety od 22 do 24. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu, przez zwodnicze żądze, odnowić się w duchu waszego umysłu i przyobleć się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. 64. Wzdłuż i w poprzek. Drogi Panie, ucieka od Twojej wola moja, a kierunek jej biegu jakże odmienny, i trudno mi mówić: Niech się dzieje wola Twoja każdego dnia, który jest nieprzyjemnie ciemny. Moje serce jednak pragnie czynić Twoją wolę i być posłusznym Twemu słowu w sposób niezmienny. Moja wola pragnie czasami kwiaty zbierać, Twoja dokonuje w mej ręce ich zniszczenia. Moja pragnie słonecznych godzin życia teraz, Twoja prowadzi mnie przez krainę cienia i wiele dni upływa w mym życiu w sposób, na który brak mi zrozumienia. Coraz bardziej jednak wypełnia mnie zrozumienie czyste, że mimo niepowodzeń, strat i różnych zawiłości, wola Twa biegnąca w poprzek mojej, to oczywiste, musi się przeciąć z moją w jej codzienności. I tak się dzieje. Twoja wola spokojnie przecina moją dumę. Mrzonki i niedoskonałości. Dostrzegam też, że jeśli równolegle do Twojej moja wola dnia każdego pokornie biegnie, wszystkie rzeczy na niebie i ziemi są moje i nic nie przecina mej woli biegnącej do Ciebie. Bo Ty, Panie, jesteś we mnie, a ja w Tobie. Twoja wola moją jest. I niech tak będzie.